Witajcie, kochani. Wczoraj było trochę tematów ogólnych. Było mniej miejsca na takie bezpośrednie informacje. Dzisiaj chciałam Wam o kilku rzeczach powiedzieć, które miały miejsce we Włoszech i nie tylko. No niestety widzimy jeszcze raz kolejne wstrząsy w Japonii, które wyraźnie pokazują nam, że nawet kraj bardzo zaawansowany technologicznie, który od dawna zmaga się z problemami trzęsień ziemi, nie jest w stanie ani ich przewidzieć, ani im tym bardziej zapobiec, a nawet mimo nowoczesnych technologii nie jest w stanie zminimalizować strat. Bo w tej chwili wiadomo już, że na pewno zginęło ponad 50 osób. Wiadomo, że są ogromne pożary związane z uszkodzeniem sieci energetycznej, że fale tsunami osiągnęły 120 centymetrów, co może nie wydawać się jakąś ogromną wartością, ale spróbujcie to sobie wyobrazić na przykład na ulicy, kiedy praktycznie woda sięgałaby do okien. Także po prostu zacznijmy logicznie myśleć, zacznijmy się budzić i zajmijmy się tym, co jest naprawdę ważne. To takie pierwsze wrażenie, które jest najsilniejsze i myślę, że wszyscy powinni to przemyśleć. Jeśli chodzi o Włochy, no cóż, podobnie jak w Polsce, bardzo wiele dyskusji, orędzie pana prezydenta Sergio Mattarelli do narodu, bardzo piękne swoją drogą, bo mowa w nim była, że musimy być dla siebie życzliwi, że wojny nie rozwiązują problemów, że nie możemy przyzwyczajać się do wojen i do okrucieństwa. I nie wpływa to w żaden sposób na głosowanie Włoch, które się powstrzymały od głosowania nad rezolucją ONZ w sprawie zatrzymania wojny na Bliskim Wschodzie. Niektóre kanały niezależne, w tym pisarka Ornella Mariani, bardzo ostro krytykują pana prezydenta, wykazując bardzo wyraźnie rozbieżność pomiędzy tym, o czym mówił w swoim orędziu, a tym, co promował wcześniej. Oczywiście nie obyło się dyskusji o przymusie stosowania pewnych terapii, kiedy to pan prezydent wtórował premierowi Dragiemu. Przypominam, premier Draghi mówił, że jeśli nie poddasz się pewnej terapii, to zachorujesz, a jak zachorujesz, to albo umrzesz, albo zabijesz kogoś. No po prostu zabijesz w ten sposób, że obdarzysz go śmiertelną chorobą. I tutaj pan prezydent co prawda nie stawiał sprawy aż tak na ostrzu noża, niemniej jednak mówił, że jest to akt odpowiedzialności. No cóż, widziałam ostatnio memy, kiedy to na moście powiewała flaga. Nowaksy, mieliście rację. Także ja tego nie komentuję. Natomiast mimo bardzo pięknych słów, to można powiedzieć, że u Włochów właściwie możemy zaobserwować wyczerpywanie się cierpliwości i mniejszą podatność na pięknie brzmiące hasła propagandowe. Właściwie tutaj od razu reakcja ta przypomina mi scenę z Hamleta, kiedy to królowa Gertruda zwraca się do Poloniusza: mniej poezji, a więcej treści. I myślę, że to dotyczy właściwie większości takich wystąpień w całej Europie, a myślę, że nawet na świecie. Jeśli chodzi o takie wydarzenia, które można by określić
jako tradycyjne, to grupa ludzi, których moglibyśmy określić jako morsy, znów 1 stycznia skakała do Tybru z mostu i nie bojąc się brzydkiej pogody, ponieważ pogoda tego dnia akurat była taka mniej więcej jak w Polsce, choć zazwyczaj w Rzymie okres świąt Bożego Narodzenia to jest czas słoneczny. Pamiętam, ile razy jechałam z takiej chmurnej, pochmurnej Polski. Zawsze w Rzymie na Boże Narodzenie miałam piękną pogodę. Także tym razem jednak pogoda była taka bardzo brytyjska i niemniej jednak odważni z mostu skakali. Co prawda w tym wypadku już najstarszy mors, Nestor, no, kibicował tylko dlatego, że ze względu na problemy zdrowotne po prostu skok z dużej wysokości do zimnej wody no, był dla niego zbyt ryzykowny, ale przyszedł, żeby kibicować kolegom. Ten pan się nazywał, ma taką ksywkę Mister OK i też to bardzo sympatyczna postać. Jeśli chcemy się pośmiać i właściwie zwrócić uwagę na kolejne nonsensy naszych czasów, to zapewne ci, którzy byli w Rzymie, wiedzą, że jest taki zwyczaj, że do fontanny di Trevi, bardzo pięknej, barokowej fontanny, należy wrzucić monetę, jeśli się chce wrócić do Rzymu i ponownie tą fontannę zobaczyć. Zazwyczaj jeden, dwa razy w tygodniu służby miejskie wydobywały wszystkie monety, które zasilały kasę Caritasu i nie były to wcale obojętne sumy. Teraz jednak dzięki wciskaniu na siłę CBDC, czyli cyfrowej waluty, no po prostu tych pieniążków nie ma, natomiast można zobaczyć turystów głównie z krajów azjatyckich, którzy wkładają do wody, do fontanny kartę kredytową i tak ją przeciągają. Możecie to zobaczyć na filmiku, do którego link daję. Także właściwie można powiedzieć, że zaczynamy żyć w takiej absurdalnej komedii, w tym, co już Ionesco określał jako teatr absurdu. Po prostu są to już rzeczy właściwie oderwane od rzeczywistości. Kolejna sprawa, o której wbrew wszystkiemu się mówi, to wypowiedź osoby odpowiedzialnej za tak zwaną Caritas Ambrosiana, czyli Caritas Mediolański. Ów pan bardzo wyraźnie już mówił o tym, że w tej chwili ubóstwo stało się problemem nie tylko powiedzmy sobie takich najniższych klas, ale i ludzi z problemami, ale stało się w tej chwili niestety powszechne wśród tak zwanej klasy średniej i wśród ludzi, którzy do niedawna mieli na przykład firmy i których działania w czasie zarazy po prostu pozbawiły środków utrzymania. Według tego pana ludzie ci najgorzej sobie radzą, dlatego że nie są w stanie poradzić sobie bez pracy, mają pewne życiowe przyzwyczajenia i nie mają, jakby to powiedzieć, wystarczającego sprytu, żeby sobie poradzić w takiej sytuacji, podczas kiedy osoby, które zmagają się z ubóstwem od lat, potrafią sobie zapewnić najważniejsze rzeczy i wywalczyć o swoje. I tutaj jeszcze rzecz, na którą się zwraca uwagę, a mianowicie lichwa, że w tej chwili problemem staje się lichwa. Stają się różne dziwne firmy pożyczkowe, a nawet i banki. I tutaj warto powiedzieć, że Kościół katolicki zawsze lichwy zabraniał katolikom. Także jest to rzecz, o której musimy pamiętać. I tutaj też łączy się z tym pewna
kolejny odcinek na kanale Radio Radio. Tym razem jest to wywiad z bardzo taką pozytywną osobą, ekonomistą, profesorem Enrico Michettim, który jest specjalistą od prawa i ekonomii, ponieważ jest profesorem ekonomii, ale ma także ukończone studia prawnicze, więc patrzy na kwestie ekonomiczne także od strony prawnej. I zwrócił on uwagę przede wszystkim, że próby narzucenia waluty cyfrowej, nie mówiąc o tym, że stanowią problem, bo w tej chwili systemy mają blackouty, które mogą przełożyć się na przykład na zniszczenie dysków twardych, a nawet materiałów w chmurze, czyli można powiedzieć, że jeśli nie ma się czegoś na papierze, to może się okazać, że przepadł cały majątek życia. Z drugiej strony dają taką ogromną, jakby to powiedzieć, możliwość i stawiają ponad prawem banki, bo banki nie muszą już zarabiać pieniędzy, starać się o zarabianie pieniędzy, nie muszą służyć, nie potrzebują tworzenia usług finansowych, czyli kredytów, pożyczek. No w każdym razie nie muszą starać się o klienta, ponieważ ludzie jak owce są przymuszani do korzystania z ich usług, i co pozwala im na taką ogromną arogancję w stosunku do klientów i na zmuszanie właściwie ludzi do pewnych działań, które nie są korzystne. Profesor Michetti zwrócił na to uwagę i podkreślił jeszcze jedną sprawę, że właściwie podatki, które w ogromnym stopniu ograniczają ludzi, które no w tej chwili stały się ogromnym złem, ponieważ są bardzo często, owe sumy są przeznaczane na pewne wymysły, na pewne działania, a nie ani na pomoc firmom, ani nawet na działanie państwa. Bo jeśli się patrzy na takie wymysły typu net zero, ujednolicenie wtyczek elektrycznych czy gniazdek, to wszystko po prostu jest zasilane i cała ta ogromna biurokracja funkcjonuje dzięki podatkom, to jak mówi profesor Michetti, czy nie lepiej byłoby te pieniądze po prostu zostawić firmom, po prostu funkcjonowałyby podatki na tej zasadzie, że jest to kwota, którą można wydać na konkretny cel, czyli na przykład firma może te pieniądze wydać na innowacyjność, na poprawę świadczeń, na lepszą dystrybucję swoich programów, na kwestie na przykład bezpieczeństwa higieny pracy, czyli BHP, jak to za PRL-u się nazywało. W każdym razie coś, co by stymulowało aktywność firm, bo w tej chwili we Włoszech, podobnie jak w Polsce, widzi się ogromny upadek mniejszych firm, które są po prostu zażynane i zastępowane przez wielkie korporacje. I tutaj Fabio Duranti zauważył z wielkim smutkiem, że właśnie w ostatnim dniu roku zakończyła działalność jedna z najsłynniejszych firm produkujących samochody, i to dużej klasy, a mianowicie firma Maserati, która z dobrze funkcjonującej firmy przed zarazą została zredukowana tylko do firmy dokonującej napraw, zatrudniającej 7 pracowników. W tej chwili opuścili już oni na zawsze fabrykę, na której miejscu powstaną luksusowe apartamenty. I tutaj właściwie można powiedzieć, że to koniec kolejnej włoskiej legendy. Włosi właściwie mówią, że i większość tych konkurujących ze sobą firm samochodowych
została przejęta przez obcy kapitał i przez korporacje. Rodzina Agnelli, która w tej chwili zmieniła się w rodzinę Elkan, oczywiście odpowiedniego pochodzenia, stworzyła taką korporację, która się nazywa Stellantis i wszystkie marki zostały do niej wepchnięte, a teraz po kolei się je likwiduje, więc Włosi mówią, że właściwie teraz to pozostała tylko firma Ferrari i to właściwie i ostatnia włoska duma, która jeszcze istnieje. Mowa co prawda o nowych Fiatach, które jednak nie mają być budowane, produkowane we Włoszech. Niektórzy mówią, że mają być produkowane na Węgrzech. No cóż, tego nie będę komentować. Z drugiej strony włoska telewizja pokazuje właśnie, jeśli już mówimy o wschodzie Europy, wypowiedzi dwóch panów, przywódców narodów toczących wojnę za polską wschodnią granicą. Obie strony mówią to samo, że nigdy nie odpuszczą, że nie wycofają się o krok, że zniszczą wroga i właściwie jest to aż absurdalne, że można usłyszeć z dwóch stron praktycznie identyczne wypowiedzi i jest to po prostu wskazuje na właśnie na naszą jakąś ogromną bezradność, na interesy, których fasadę nam się pokazuje, podczas gdy za kulisami idzie gra o duże pieniądze, bo przecież ktoś na dostawach broni zarabia, prawda? I myślę, że w chwili obecnej, a i jeszcze kolejna sprawa, o której warto by powiedzieć, to wystąpienie i taki wywiad naczelnego biskupa Włoch, kardynała Zuppiego, czyli szefa episkopatu włoskiego, który to wywiad przestraszył właściwie wszystkich tradycyjnych katolików, ponieważ pan kardynał nie mniej, nie więcej zasugerował, że Ewangelii nie należy brać dosłownie, że nie całe są prawdą, więc dla tradycyjnych katolików jest to bardzo ryzykowne stwierdzenie. Zresztą tutaj sama postać kardynała Zuppiego, który jest takim przybocznym obecnego papieża, który jest zdania, jak to Kościół musi się dostosowywać i mentalność chrześcijańska również powinna się zmieniać. Przy okazji warto tu podkreślić, że ów pan kardynał, który tak mówi o wartościach, znowu słyszymy jakieś wartości, ale bez konkretów, jest synem wielokrotnego dyrektora dziennika watykańskiego Osservatore Romano, a jego matka była siostrzenicą jednego z wpływowych kardynałów. Także można powiedzieć, że karierę w Watykanie jego wielebność zrobił zupełnie przez przypadek. I to właściwie włoscy niezależni dziennikarze podkreślają. Myślę, że to chyba wszystkie informacje na dzień dzisiejszy. Życzę Wam, aby po prostu ten rok był zdecydowanie pozytywny, aby Polacy się obudzili. I jak mówię, nie dajmy się sprowokować ani do udziału w żadnym konflikcie, ani do żadnych pochopnych działań. Natomiast musimy się postarać, żeby odtworzyć, odzyskać demokrację i powinniśmy się spotykać, powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, bo już widzimy, że zwykłemu człowiekowi nikt nie pomoże w żadnej sytuacji, więc musimy sobie pomagać wzajemnie i musimy zacząć dyskutować, czyli właściwie trzeba wrócić do starożytnych form demokracji, do bezpośredniego głosowania i bezpośredniej dyskusji. I to wszystko, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo proszę o modlitwę, bo kolejny dzień, kiedy nie ma żadnej odpowiedzi, jest mi bardzo ciężko, więc po prostu proszę o modlitwę. To wszystko, kochani, pozdrawiam serdecznie.